Dzisiaj mamy wielu gości. Tutaj chciałbym na wstępie powitać pana ministra Adama Andruszkiewicza, przyjaciela naszej gminy. Witam pana Pawła Wnukowskiego, radnego wojewódzkiego. Witam pana starostę Macieja Prysiewicza. Witam pana Falkowskiego Huberta, tutaj przedsiębiorcę lokalnego, nie tylko, ale powiatowego. Chcielibyśmy tutaj zapytać o współpracę między panem a GIBami. Czy tutaj ta współpraca będzie i jest taka, jak powinna być? Jak pan uważa w ogóle? Czy da się coś więcej zrobić? No oczywiście, zawsze da się zrobić więcej, ale dzięki dobremu zarządzaniu, a tutaj mamy ten przykład dobrego zarządzania, bo wójt Robert Bogiński no, jest osobą prężnie działającą, starającą się o różne środki zewnętrzne, nie tylko te rządowe, ale też i samorządowe. I my jako Samorząd Województwa Podlaskiego chętnie się włączamy we wszystkie inicjatywy pana wójta, tak samo jak dzisiaj tutaj właśnie na tej imprezie też wsparliśmy tą imprezę finansowo, żeby właśnie pogłębiać tą integrację społeczną. No, oczywiście też inwestujemy w różnego rodzaju tutaj właśnie inwestycje, jak na przykład zakup nowego autobusu dla dowożenia dzieci do szkół, który w zasadzie już chyba na dniach tutaj właśnie do gminy GIBy dojedzie, ale też jak pan wójt powiedział właśnie nawet i zainstalowanie fotowoltaiki na tym budynku, żeby jednak te rachunki za prąd dla świetlicy, ale też i dla jednostki ochotniczej straży pożarnej były mniejsze. Też i staramy się właśnie, tak jak mówiłem, w inny sposób działać, wspierać wszystkie te dobre inicjatywy, które są tutaj realizowane, a pomysłowość pana wójta nie zna granic, także myślę, że jeszcze wiele, bardzo dużo różnych imprez, ale też i inwestycji przed nami. Panie wójcie, mam takie pytanie do pana. Kiedy powstanie droga nowa między Sejnami a Białogórą? Tutaj, jeżeli chodzi o ten odcinek drogi, jest to droga powiatowa, ale tak jak wiecie, realizujemy wspólnie inwestycje powiatowe, powiatowo-gminne i tutaj został złożony wniosek już w tym roku, już jest wynik. Jeżeli chodzi od Karolina do Pogorzelca, odcinek kilometrowy powstanie w następnym roku. Percypujemy tu w kosztach i oczywiście zabiegaliśmy o ten odcinek, co pan starosta na pewno potwierdzi. Rozpoczęliśmy tą inicjatywę, tutaj była też również to taka inicjatywa oddolna, pokazali, że ktoś potrzebuje jakiegoś wydarzenia i my tutaj, tak jak w innych miejscowościach, zachęceni głosami mieszkańców, zaczęliśmy to realizować. Jak widać, udaje się to bez względu na pogodę, frekwencja dopisuje, a jeżeli chodzi o wsparcie, zawsze tutaj Urząd Marszałkowski, zawsze jakieś instytucje zewnętrzne, firmy tutaj prywatne, różnie, tak? Mamy takie kombinaty i wtedy pierwszy rok nie mieliśmy żadnych pieniędzy. W tej chwili wygląda to dużo lepiej, ale z racji dużych inwestycji zaraz będziemy jak w pierwszym roku, aczkolwiek będziemy bogatsi w majątek. Bardzo się podoba Święto Ziemniaka, dlatego że jest to niesamowita impreza, fajna atmosfera. Właśnie tutaj w Pogorzelcu, gdzie koło gospodyń wiejskich jak zawsze staje na wysokości zadania i przygotowuje wspaniałą inicjatywę dla mieszkańców. To bardzo cieszy. No i również trzeba tutaj docenić starania pana wójta Bagińskiego, który również ciężko pracuje na to, żeby co roku taka impreza tu się odbywała. Panie ministrze, czy gmina GIBy będzie mogła dalej liczyć na takie wsparcie, jakie wsparcie teraz uzyskuje? Tak, oczywiście. Ja się z tego bardzo cieszę, że gminie w rankingu zamożności gmina GIBy co roku bardzo mocno awansuje. Z pozycji przed kilkoma laty tysięcznej, czyli w środku mniej więcej skali gmina GIBy się znajdowała, dzisiaj jest w pierwszej, drugiej dwusetce. To jest naturalne, że pan wójt Bagiński zawsze jak do mnie dzwoni, to priorytetowym jakby temacie rozmowy jest rozwój dróg. To jest najważniejsze i przyznam, że tych telefonów jest dużo i na pewno jest tak, że trzeba docenić skuteczność pana wójta, bo widzimy, że w rekordowym stopniu pozyskał najwięcej w historii gminy finansów po prostu na remonty dróg. Pokochaj moje marzenia, zielone tak jak trawy z moich rodzinnych stron. Pokochaj marzenia, zielone tak jak trawy z moich rodzinnych stron. Pokochaj moje marzenia.